Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. W Centrum Wydarzeń jest 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale nie mówimy tu w telewizji o samych pozytywach. Prezydent Andrzej Duda na przykład podkreśla, że przed nami konkretne wyzwanie. Posłuchajmy głowy państwa. Dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego sporu o przyszły kształt Unii Europejskiej. Pojawiają się niepokojące tendencje do federalizacji, mówi się o zmianach traktatów, które ograniczą suwerenność państw członkowskich. Nasza obecność w Unii Europejskiej to polska racja stanu, ale opowiadamy się za Europą wolnych narodów, Europą ojczyzn. Tymczasem Platforma Obywatelska musi się tłumaczyć do Donalda Tuska, który raz bywa chory i nie może nigdzie wystąpić, a potem jednak zwołuje konferencję prasową. Tak się tłumaczą politycy z otoczenia premiera. Premier poinformował, że jest chory, że ma zapalenie płuc i rezygnuje, ale minister Kolarski z kancelarii prezydenta, widząc premiera dzisiaj na konferencji prasowej, w całkiem dobrej kondycji, zaprosił premiera ponownie. No, premier Donald Tusk, nawet jak jest chory, widać, stara się zachować w jakimś względzie tą aktywność. Natomiast, żeby pana ministra nie zmylił nawet dobra kondycja podczas konferencji, pan premier zapowiedział, że po powrocie do zdrowia wróci też do pewnej aktywności i tyle. Tymczasem, drodzy państwo, centralny port komunikacyjny zostaje odłożony w czasie, czyli de facto nie będzie podejmowany przez obecny rząd, co skomentował bardzo krytycznie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. No i jeszcze muszę dodać jedną sprawę, ogromnie ważną dla naszej przyszłości. No w praktyce zapada decyzja o tym, że nie będzie budowane CPK. A to jest kwestia z jednej strony naszego rozwoju gospodarczego na dłuższą metę, z drugiej strony i jakby w ramach właśnie tego rozumowania ten pomysł już kilkanaście lat temu został wprowadzony do naszego programu deprowincjonalizacji Polski. To znaczy Polska nie może być krajem peryferyjnym, prowincjonalnym. My musimy zdecydowanie się temu przeciwstawić. Zamiast CPK ma być rozbudowane Okęcie, dlatego zaprosiliśmy do studia warszawiaków. Niech się tłumaczą. Daniel Echaust, portal warszawski, jest z nami w studio. I Konrad Hryszkiewicz, Telewizja w Polsce. Dzień dobry. Panowie zadowoleni? Polska nie skorzysta na CPK, ale Warszawa będzie miała jakiś dodatkowy pas, może dodatkowy terminal. Panie Danielu, panie redaktorze. To jest tak, że kwestia w ogóle samego centralnego portu komunikacyjnego jest dla mnie dosyć kuriozalna, bo ja akurat wychodzę w ogóle z założenia, że nie tylko Polska, ale Warszawa programowo jest zwijanym miastem. To się bardzo wiąże... Zwijanym? Zwijanym. Więcej mieszkańców? Nie, ale to jest... Bo jakby brak CPK jest konsekwencją również roli strategicznej miasta. To jest to, co ja bardzo od lat opisuję, bo nie jestem ja sam, do tak zwanego minimalizowania potencjału obronnego miasta Warszawy. To wszystko jest ze sobą bardzo powiązane. To oczywiście prowadzi do to, czego powiedział pan Jarosław Kaczyński, do wprowadzenia Warszawy pewnej takiej kolonii białych kołnierzyków, posłusznych białych kołnierzyków temu systemowi, który jest narzucany, w którym ma być prowadzony biznes międzynarodowy. Warszawa była kiedyś miastem przemysłowym, o czym wszyscy zapominamy. Tutaj przed wojną było prawie 120 fabryk mniejszych, większych. Cała Wola, Praga, Ursus jeszcze po wojnie, FSO. My mieliśmy fantastyczne przemysły handlowe, znaczy wielki przemysł handlowy. Warszawa była miastem samowystarczalnym, włącznie ze szlakiem handlowym, jakim była Wisła. A dzisiaj Warszawa jest miastem całkowicie bezbronnym. Gdyby się tu cokolwiek wydarzyło, mamy zwężone, cudowne ulice, Aleje Jerozolimskie, wszystkie ulice. To wszystko jest bardzo konsekwentna polityka zmniejszania potencjału obronnego nie tylko Polski, ale również miasta. Na to świadomie miasta. To robią tak, władze miasta? Świadomie chcą zminimalizować rolę tak, Warszawy? Tak, absolutnie chcą świadomie zminimalizować rolę Warszawy. No, ja się jednak nie podejmę mówienia, że my jesteśmy, że tu jest realizowany plan Papsa, jak niektórzy uważają. Myślę, że jeszcze aż tak źle nie jest, aczkolwiek rzeczywiście potencjał samego miasta Warszawy jest bardzo mocno
niewykorzystany i poszedł w kompletnie innym kierunku. My jest, to jest oczywiście wizerunek taki bardzo PR-owy naszego miasta, że przyjeżdżają obcy ludzie do Warszawy. Tak, tak, wow, w ogóle tak, fantastico, tak. Są same wieżowce. Ja tak nie mówię, ale no ja też nie. Tak. Ja niestety moje miasto, które od pokoleń mieszkamy, zaczynam bardzo nie lubić, nieważne, ale sama Warszawa jako Warszawa nie ma już w tej chwili zdolności obronnych, nie ma schronisk. Też proszę pamiętać, że portal, my na portalu też podjęliśmy temat schronisk. Nie ma schronów przeciw obrony. Wszystkie schrony, które były, zostały pozamykane. Możliwe przejścia podziemne, które również mogłyby stanowić o jakim minimalnym chociażby możliwości obronnej, również zostały pozasypywane. To nie jest kwestia, czy ktoś jest na prawo, czy ktoś jest na lewo, tylko generalnie idzie wszystko w stronę absolutnie osłabienia Rzeczypospolitej, włącznie z sercem, czyli z Warszawą. I nie zmienię zdania. I serce jest chore z bypassem. I mamy tutaj, to jest ciekawa metafora, kolonia białych kołnierzyków. Warszawa, Konrad nie ma białego kołnierzyka, ale kraciasty. Więc, taki kraciasty, tak. Więc mam. Nie jesteś chyba beneficjentem kolonizowania Warszawy przez białych Nie, absolutnie nie jestem beneficjentem. Ja bym powiedział nawet dalej, to nie jest żadna kolonia białych kołnierzyków. To jest miasto, które jest tak naprawdę skansenem. To jest miasto robione pod stricte turystów. To, co się dzieje teraz w Śródmieściu, czyli Śródmieście się absolutnie wyludnia. Jest coraz mniej mieszkańców, bo starsi mieszkańcy no po prostu zwyczajnie umierają, bo to są raczej starsze osoby, starszego pokolenia, którzy tutaj się sprowadzali tuż po wojnie. Natomiast nowi nie przybywają, bo po prostu mieszkania są zbyt drogie. Po prostu jest absurdalna po prostu polityka mieszkaniowa miasta. A to we wszystkich miastach w Polsce te mieszkania są Tak, ale w Warszawie no jednak te mieszkania już dochodzą naprawdę do absurdalnych cen. No 20 tysięcy złotych za metr, jak nie więcej. Nawet 30 tysięcy są niektóre mieszkania. No to są już ceny, które po prostu absolutnie no, dla milionerów. Gdzieś były robione badania, ostatnio wyszło, że Warszawa nie widzi czemu, bo to jest wszystko kwestia też zarobków. My relatywnie żyjemy na wysokim poziomie, ale relatywnie mamy 3 razy mniej pieniędzy, dlatego że w Niemiec średnio zarabia powiedzmy 15 tysięcy netto, gdzie my zarabiamy 6-7 tysięcy, czy nawet więcej. To jest jak byłem w Düsseldorfie, robiłem wystawę, to tam rozmawiałem, to tam 18 tysięcy netto, to jest w ogóle, no, my wszyscy powinniśmy być średnia klasa jednak. Średnia klasa, czytaj, czyli ludzie wykształceni i powinni być w miarę zamożni. Natomiast gdzieś czytałem ostatnio opracowanie, że Warszawa staje się rzeczywiście najdroższym miastem, jeśli chodzi o deweloperkę. To też jest kolejna sprawa, że miasto bardzo współpracuje mocno z deweloperami. No, dlaczego jest tak, że obecna władza tak bezkarnie sobie potrafi zarzucić projekt CPK i to nie wywołuje takiego masowego sprzeciwu? Może jeśli mówicie panowie, że jesteśmy nieadekwatnie biedni do możliwości, do warunków w Polsce, to może sobie zasłużyliśmy takim sformatowaniem umysłowym. Ja myślę, że sobie, przepraszam, że ja to powiem wprost, to przepraszam. Nie, spoko, bo tak, ja uważam, że sobie, tak, ja uważam, że Polacy dostają to, na co zasłużyli. Ja kiedyś byłem bardziej empatyczny, miałem w sobie ducha romantyzmu XIX wieku, nie, a chyba po prostu prawda jest smutna i okrutna. Polacy po prostu chyba tracą umysły całkowicie, to jest jakieś gremialne w ogóle masowe zjawisko. No tak strzelać sobie naprawdę gola i samobuja, to jest znaczy poziom samodestrukcji Polski jest porażający. Coś w tym jest. Kilka ostatnich lat w ogóle to jest coś takiego. To a propos tego, co powiedziałeś o tym CPK. Bart Staszewski na Twitterze zaczął się żalić. Oczywiście, zaczął się żalić, że teraz jak mu rozbudują Okęcie, to będą mu latać nad głowami, bo kiedyś ten pas startowy był wykorzystywany tylko właśnie podczas lądowania na czas remontu drugiego pasa, więc rzeczywiście relatywnie on nie był aż tak wykorzystywany. Zresztą ja też mieszkam na Bemowie, więc też wiem, o co chodzi. A teraz właśnie się żali, że jak teraz rozbudują Okęcie, no to teraz ciągle mi będą latać. No ale jak była sytuacja z tymi strefami wolnymi od LGBT, co on chodził z tymi tabliczkami dla jakichś, zapraszał zagraniczne media, żeby pokazywać, że w Polsce po prostu gejów się masowo rozstrzeliwuje. No może nie, no aż tak to nie, no ale gdzieś tam się prześladuje, na pewno tak, dyskryminuje. No to jakby To działanie właśnie doprowadziło do tego, że teraz będą latać nad głowami. No, mógł pomyśleć dwa razy zanim. Czy to jest bardzo smutna konkluzja, że poszukiwanie prawdy, słuchajcie, że poszukiwanie prawdy takiej tej, dlatego stąd też taki był dziki atak na mój portal i na całą moją redakcję przez wiele, wiele lat, w ogóle przez sam Ratusz, przez Olszewskiego, który Bogu dzięki odchodzi. Wiem, że to też duża zasługa portalu, że w końcu po 13 latach odszedł, czyli takie wielkie oparcie systemowe, bo
też tego całego aktywu ZDM-u, czyli tych narzędzi, które wszystkie mają budować jakieś ograniczenia w Warszawie. Naprawdę wszyscy my jesteśmy, czyli my naprawdę musimy sobie w końcu przestać żyć w bajkach. My naprawdę jesteśmy z innej gliny wszyscy ulepieni i oni są z innej gliny. To są naprawdę, i to jest to, co ja piszę i czego się nie boję pisać, mamy do czynienia ze współczesnym niewolnictwem intelektualnym. Po prostu. No właśnie, ale w Warszawie Rafał Trzaskowski ma ogromne poparcie. Porażające. W pierwszej turze już wygrał drugi raz. No i co? A Warszawa jednak jest miastem, które ma ogromny dostęp do kultury, dużo uniwersytetów. Tak, kultury mamy naprawdę na wysokim poziomie. Ilościowo może tak, jakościowo bym się spierał, ale no w każdym razie no tutaj są ludzie, którzy mają dostęp też do świata, no gdzieś jeżdżą po Europie i co? To może wy się mylicie, a tutaj jednak ta oświecona elita Warszawy wybiera tak adekwatnie do rozwoju miasta. Nie, to jest jakiś zaawansowany syndrom sztokholmski. No, mówi się o tym słynnym Jagodnie we Wrocławiu, ale my mamy swoje Jagodno tutaj w Warszawie, tak. Czyli miasteczko Wilanów. Jest to miejsce, które jest całkowicie odcięte od realnie, no to już swoją drogą, natomiast jakby patrząc tak infrastrukturalnie, jest odcięte od komunikacji miejskiej. Teraz dopiero robią ten tramwaj, który robią już chyba 3 lata. Położyć linię tramwajową 3 lata, no to jest naprawdę duży wyczyn. W ogóle władza jakby ZDM tak rozwleka po prostu wszystkie te remonty. Ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu wszelkie remonty, które były wykonywane w Warszawie, odbywały się znacznie szybciej. Teraz mam wrażenie, że wszystkie remonty się maksymalnie odwleka i być może, nie mówię, że tak jest, natomiast wydaje mi się, że to może być też działanie celowe, żeby po prostu utrudnić kierowcom jeszcze bardziej poruszanie się po mieście. Ale dlaczego ratusz miałby to robić, żeby utrudniać kierowcom poruszanie się po mieście? Ze względów ideologicznych, oczywiście. No, tutaj żeśmy, czyli emisja CO2, tak, ekologia, tak? Myślę, że tak powiem korespondencyjnie z Danielem przez Twittera, żeśmy się tam komunikowali w tej sprawie. No jakby dochodzimy też do podobnych wniosków. To wszystko jest jakby ratusz warszawski jest zainfekowany aktywistami miejskimi, tak? Wprowadził do ratusza. Tak? Pana Puchalskiego w postaci pana Puchalskiego, tak. Pani Glusman i tak dalej, i tak dalej. No Glusman, jakby... która po prostu była, Bogu dzięki, szybko wyleciała, no chapach naczelny, uwaga, architektka, bo ona nie jest architektem, tylko jest architektką miejską. Kobieta, która prawdopodobnie w życiu nie miała pióra, czyli prawdopodobnie czego nie zaprojektowała, przez paręnaście lat urządzała na miasto. I wczoraj rozmawiałem, ja jestem też przewodnikiem miejskim, i rozmawiałem wczoraj z ludzi z Krosna i oni powiedzieli, jakie to jest brzydkie miasto się zrobiło. Powiedziała to kobieta, która przyjechała do nas po 25 latach, historyk. Ona mówi, jakie to się zrobiło, brzydkie miasto. I to jest dla mnie najbardziej obiektywna ocena, bo ja wiem, widzę, że to miasto się robi brzydkie. Ale brzydkie i niepraktyczne przede wszystkim. Brzydkie i tak? Niepraktyczne, tak? Mieli zwężać teraz tą główną ulicę w centrum od Ronda de Gaulle'a do Ronda Dmowskiego, żeby tam zrobić ścieżki rowerowe, pas zieleni. Tam już są teraz korki, a po zwężeniu to by dopiero było. Ale nawet tego nie zrobiono. Nie trwają. To jest główna ulica przelotowa miasta, jakby nie patrzeć, zawsze Aleje Jerozolimskie stanowiły główną oś wschód-zachód Warszawy. I tak było od zawsze. Tak, więc tak, ona potrzebuje mieć jakąś taką podstawową przepustowość, bo to nawet już nie jest kwestia. To jest droga przecież. Oczywiście. Przepraszam, to cofnę się do II wojny światowej, ale to była nasza, w czasie powstania warszawskiego, to była nasza droga obronna, gdzie powstańcy mogli uciekać w stronę centrum na przykład, a w tej chwili ta droga jest, no całkowicie ma być zredukowana. No, teraz widzę na filmie, na przykład u was tutaj kładkę, no to jest totalny hit po prostu. To, że ona jest nielegalnie zbudowana, to już wszyscy o tym wiedzą, bo to poza portalem jeszcze jeden internauta też opublikował, ale to jest właśnie miara, zobaczcie, naszego miasta. To jest miara naszego miasta. Aspiracje, stolice 40-milionowego kraju. Cieszy się składki dla rowerzystów i pieszych. Co więcej, w następnej części programu pokażemy, jak Ministerstwo Rozwoju czyni z tej kładki symbol dorobku Polski w Unii Europejskiej. Ale ja też mam nadzieję, że po przerwie porozmawiamy, panowie, trochę o konstruktywnych rozwiązaniach, bo przyszliście ponarzekać, jak po prostu już starzy emeryci, którzy nie mają nic do roboty. I zobaczymy, czy zaproponujecie coś konstruktywnego. Konradzie, a ty byłeś na kładce już? Byłem na kładce i powiem szczerze, byłem tam nawet rowerem. Specjalnie przyjechałem rowerem, żeby zobaczyć, jak się jeździ. Nie da się jeździć rowerem. Absolutnie, jeździ się człowiek, musi robić slalom między pieszymi, żeby w ogóle jakkolwiek przejechać. Jedzie tempem właśnie szybkiego pieszego, bo nie da się inaczej. No albo wpadniesz na tych pieszych biednych, którzy tam tędy sobie chodzą, spacerują, no albo jakby funkcje jakiekolwiek komunikacyjne ta kładka nie pełni w ogóle. Zgorzkniali narzekacze, ale zaraz jeszcze po przerwie odpytamy i z kładki, i z Warszawy, i z 1 maja. Zostańcie państwo z nami.
Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce. 1 maja 2024 roku to 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. I trudno sobie to wyobrazić, ale Ministerstwo Technologii i Rozwoju opublikowało spot, którym chwali Polskę za największe osiągnięcia i mówi, że bez Unii Europejskiej to by w Polsce nie było niczego. Pojawiają się tam takie wybitne polskie osiągnięcia jak jabłka albo kładka na Wiśle, kładka pieszo-rowerowa w Warszawie. 2 minuty to trochę dłuższy spot, ale zobaczcie państwo, by zobaczyć horyzont intelektualny liberałów. Oni myślą, że tym chcą zareklamować Unię Europejską. Zobaczmy. Julek, słyszałeś? Mam pomysł, nakręćmy drugą część. Albercik, rozumiesz, budzi się za jakieś 20 lat od dzisiaj. Wychodzi na powierzchnię, a tam światła jakieś, jak na innej planecie. Wieża taka stoi, jakieś hologramy normalnie. Polacy satelity robią, łaziki marsjańskie. Marsjańskie, Polak w kosmos się wybiera. Jasność. Jasność, widzę jasność. W gniazdkach to płynie kosmiczna energia. Jak to skąd? No, ze słońca się pobiera. Żadne science fiction, Julek. Że ludzie nie uwierzą? To co powiesz na to? Kierunek zachód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Granic normalnie nie ma w Europie. Ludzie jadą w te i we w te. Swobodnie. Ahoj! Jak czeszka na polskim rowerze elektrycznym. Tu można wszystko przez internet. Nawet firmę sobie tak założysz. Co? Jaką firmę? No bo ja wiem. Coś z eksportem na przykład. Żadne tam psiary. Najlepsze w Europie. No jak nie eksport, to... Może turystyka, bo za 20 lat to pełno turystów tu będzie. To co? Jesteśmy w tym razem? To dobrze. To bardzo dobrze. Dobrze, że jesteśmy razem. I na końcu ta kładka. Proszę państwa, największe osiągnięcie Rzeczpospolitej od czasów hołdu pruskiego Zygmunta Starego na rynku krakowskim. Kładka pieszo-rowerowa, którą będą komentować warszawiacy w studio. Daniel Echaust, Portal Warszawski. Konrad Hryszkiewicz, Telewizja w Polsce. Dzień dobry. Panowie, jakie macie refleksje po tym spocie z propagandą sukcesu? Ale wiecie, PRL to potrafił, umiał w sukcesy, a to... Tak, no ale tutaj symbolika była, no wiele było tutaj momentów symbolicznych, można powiedzieć, bo tak, zacznijmy od tego, że był tam przyczółek Grochowski, czyli osiedle, które kiedyś tam było nowatorskie, ale potem stało się, że tak powiem, osiedlem, no za przeproszeniem, Meneli, no jakby najgorszą osiedlem. Czy to w backgroundzie, to jakiś idiota musiał to zrobić. Każdy, kto mieszkał w Warszawie, wie, że to było osiedle, które się cieszyło bardzo złą sławą w latach 90. Tak. I później jeszcze kawałek. Nic na pewno z ekskluzywnością europejską nie ma budki telefoniczne, które zostały ponad 10 lat temu wycofane z Warszawy. Jakie zupełnie. 10, 15? No, o, już nawet 15, no bo ja już to... Były telefony komórkowe w 2004 roku. Tak. Czemu ten facet dzwonił z budki, to prawda? Jest świetne pytanie. No jakby tutaj, no to jest to, co powiedziałeś, to jest takie trochę, to wszystko na miarę właśnie ambicji liberałów. Oni ale właśnie... ta kładka, słuchajcie, na koniec kładka. Tak, kładka. My się z niej śmialiśmy, takie... ale na litość boską... Świetna puenta, no. Ja wiem, że to stereotypowe, ale ta przedwojenna Gdynia, przedwojenny Centralny Okręg Przemysłowy, Lux Torpeda, najszybsza kolej w Europie. Ale wówczas, to już nawet prawda? Ten nieszczęsny PRL, jakie miał świetne inwestycje wielkie. No świetne. To Nowa Huta nawet twoja, świetne. Krakowska. W tym sensie, że naprawdę oni mieli jakiś tam rozmach. A tutaj ciepła woda w kranie i kładka. No. Wejdźmy do Unii, no to już nawet komuniści nawet mieli bardziej ambitne plany niż tutaj rząd Tuska. No to jest właśnie absurd. To jest właśnie znaczy, absurd tej władzy, że oni absolutnie nie mają żadnych ambicji. Oni nie chcą tak naprawdę rozwoju naszego infrastrukturalnego, takiego na miarę rzeczywiście, bo te CPK przecież, to miał być 10. czy 12. port co do wielkości w Europie. Żaden szał. Tak. Na skalę europejską. Czytałem o tym, że podobno będą, że teraz właśnie port w Dublinie jest rozbudowywany do 30 milionów.
Czyli to, co za chwilę będzie miał port w Dublinie, w państwie, które ma, tak, w Irlandii, która ma 4 miliony mieszkańców, my chcemy teraz rozbudować Okęcie do tego stopnia, czyli do tych 30 milionów właśnie pasażerów, tak jak właśnie ten Dublin. Do województwa mazowieckiego. Tylko, że to nawet dopiero za 10 lat będzie, tak? Tak, tak. No to o czym my tu w ogóle ale, mówimy? Ale jak to jest, że jednak do Warszawy dużo osób przyjeżdża, bo ma ambicje i aspiracje, żeby czy zrobić karierę? Czy jest tym bardzo dużo, to też przedstawimy, dlatego że ta fala migracyjna też już zastopowała bardzo mocno. Już nie przyjeżdżają ludzie do Warszawy. Inaczej, Warszawa ze względów na położenie swojej własnej geograficznej nie może w żaden sposób się rozszerzać. No, mamy albo to szczęście, albo to nieszczęście, że Warszawa jest ograniczona jednak pewnym progiem rozwojowym. To samo było w czasie, podczas II wojny światowej, że została dopychana blokami, w sensie ta ciasna była, dlatego też Starzyński zaczął wyburzać pewne stare miejsca Warszawy, bo z dwóch stron jest, mamy puszczę, po prostu lasy. No przede wszystkim to okopy Lubomirskiego, okopy tak, Lubomirskiego. I twierdzę, tak, potem tak, ale chodzi o to, że Warszawa po pierwsze, to jest, znaczy zejdźmy z mitów, to jest, znaczy po pierwsze, proszę zobaczyć, że Rafał Trzaskowski, nie tylko Rafał Trzaskowski. Może w jednym zdaniu padło słowo Starzyński-Trzaskowski, to jak przekleństwo. Jak przekleństwo. Znaczy, w ogóle usłyszałem porównywanie, ale już Bogu dzięki się rozprawiliśmy z mitem u nas na łamach, z porównanie Starzyńskiego do Trzaskowskiego. I o to chodzi. Warszawa złote lata ma za sobą. Po prostu Warszawa ma lata za sobą, dlatego że zasób mieszkańców i zasób pracy jest już wykorzystany praktycznie w 100%. W tej chwili Warszawa, do Warszawy przyjeżdża bardzo dużo ludzi, którzy mieszkają poza Warszawą. I rzeczywiście tam około 500-600 tysięcy dziennie przyjeżdża do Warszawy, ale nie przeprowadza się. Spoza miasta. Tak, 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 tak. No, ludzie z Radomia przyjeżdżają i tak dalej. No może tak, na 400 tysięcy na pewno, ale tak myślę, że latem może to być więcej. I chodzi o to, że de facto Warszawa nie, to, co mogła, to w ciągu tych 30 lat taki poziom full osiągnęła. I teraz okay. O co chodzi? Chodzi o to, że ratusz ma, w związku z czym, że to my mamy do czynienia z autentycznie prawdziwymi, ja powiem wprost, dla mnie to są wszystko parweniusze intelektualni po prostu. I no, kładka to jest płacz. To jest tak naprawdę, w Biblii jest napisane, córko Jerozolimska, nie płacz nade mną, tylko zapłacz nad sobą. To jest dokładnie to, co tyczy tych ludzi, że znaczy to jest tak ujmujące i tak potwornie dołująca perspektywa. To nie jest brak ambicji, to w ogóle nie o to chodzi. Ci ludzie mają ambicje, tylko problem polega na ich możliwości intelektualnych. My ciągle przeceniamy tych ludzi. Właśnie to jest błąd myślenia. No dobrze, że my naprawdę mamy do czynienia z autentycznymi, marnymi jednostkami intelektualnymi. I to nie wynika dlatego, że oni tak zostali skonstruowani. No dobra, naprawdę... ja też lubię obrażać warszawiaków, ale pan to mnie przebił teraz. Wszyscy warszawiacy... Nie warszawiacy, ja mówię o rządzących Warszawą. O rządzących Warszawą, ale rządzących. Oni są wybierani przez warszawiaków. Kładka im wystarcza. No kładka im wystarcza, no ale... Ja nie mam o dobrej opinii o warszawiakach. Warszawiaków jako warszawiaków w ogóle też nie ma. To powiedziałem, no to jest miasto białych kołnierzyków, które ma być żyć w iluzorii w ogóle miasta metropolii europejskiej. To jest też bardzo ciekawe, tak. Że jest takie powielana, taka propadeutyka jest miasto metropolia europejska. To jest jedna rzecz. Teraz mam pytanie, co zrobić, żeby się zmienił. No po pierwsze trzeba by było... No to trzeba by było w ogóle terapii szokowej, czyli trzeba by było prawdziwego trzęsienia ziemi, żeby tutaj lawa zalała to miasto i wtedy na podstawie tej lawy serce życzeniowe tutaj. Sprawy, wiem, na podstawie Cieszy życzeniowych się. Spraw można by było budować miasto na nowo. Po pierwsze... Nie wyszło nam odbudować. Trzeba... problemy miasta jest to, o czym ja piszę od 10 lat w ogóle, 3 maja tego roku zaczynamy, wchodzimy w drugie dziesięciolecie, drugą dekadę. Będzie nowe logo i w ogóle nowe otwarcie. Proszę pamiętać, że nie tylko w całej Polsce, ale w Warszawie nie było żadnej lustracji. Tutaj siedzą ludzie mniej więcej od lat 80. ciągle ci sami. Jerzy Lejk. To nie jest moja bajka, ale na przykład jak aktywiści na niego robili zamach podły z Gazetą Wyborczą, Bagora się uparła na przykład na nośniki w metrze. Ja wtedy uciąłem łeb tej aferze. Mam nadzieję, że państwo wiecie, o czym mówię, że Agora zrobiła zamach na nośniki reklamowe. Ja od razu skojarzyłem, o co chodzi tutaj, że zapis do zabytków. Dobra, już cała afera. I oczywiście już więcej to się nie wydarzyło.
Ale jeśli my tutaj, pan Lej, który był wiceprezydentem w latach 80., a żeby być wiceprezydentem, trzeba by było być w PZPR-ze, to o czym my mówimy? Tu są chore miasto Warszawa. Odziedziczyło te perelowskie jeszcze patologie. To jest chore miasto całkowicie. Konradzie, ale jak to jest, że... czy da się jeszcze zrobić tak, że Warszawa kiedyś była przecież synonimem patriotyzmu? Ten zryw powstańczy, to nie był nagle 1 sierpnia, tylko... Nie, to umiera. To były całe lata wychowywania, harcerstwa tutaj, licznych obiektów takich patriotycznych. A teraz no, Warszawa jest symbolem takiej biedy Europy, a nie stolicy Polski, dumnego narodu. Znaczy, no cóż, no, jakby wszystko to, o czym mówisz, no, to skończyło się w 1944 roku. No, jakby tu niestety prawda jest taka, że miasto, które teraz obecnie jest, no, to jest miasto, które powstało zupełnie na nowo w latach 40. i 50. To są, jest to miasto złożone z ludzi, zresztą podobnie jak miasta na ziemiach odzyskanych, którzy po prostu przyjechali tutaj. No, w większości przyjechali oczywiście z okolic Mazowsza, ale nie tylko, część była repatriowana, część pochodzi z innych rejonów Polski, ale jest to zbitka ludzi, którzy absolutnie nie mają tej tożsamości warszawskiej. Trochę przynajmniej... mówisz jak taki warszawiak, który gardzi przyjezdnymi. Nie, absolutnie. Nie, dokładnie odwrotnie, to nami się gardzi. Właśnie jest o wiele większy problem, że właśnie nami, starymi warszawiakami, bardzo się cieszę, że chcę to powiedzieć, to powiedział mój bardzo serdeczny przyjaciel, że problem polega na tym, że ludźmi, którzy naprawdę od pokoleń siedzą kurcze blade w tym mieście, przepraszam, nie będę skromny, stoją pomniki mojej rodziny w tym mieście, pierwszy przed chociażby Placem Teatralnym, i kiedy ja ciągle muszę znosić tę obelgę tych półinteligentów, ćwierć inteligentów, którzy uważają, że się na czymś lepiej znają, to ręce opadają. To jest dokładnie odwrotnie. To właśnie my, warszawiacy, jesteśmy cały czas poniewierani. Nas się nie słucha, nie słucha się naszych opinii. Ja dzisiaj trzeci raz wstawiam na Twittera. Panie, przepraszam, że przerwałem. Nie, w porządku, panie prezydencie, dlaczego pan nie zamyka Mostu Gdańskiego? Są wyliczenia. Nie nadaje się DDR do jazdy. Tam był wypadek śmiertelny na tym moście. Trzeci raz dzisiaj pana Trzaskowskiego proszę, żeby zamknął tę cholerną ścieżkę rowerową na Moście Gdańskim, bo ona jest po prostu to nie jest akurat kwestia pana Puchalskiego, bo to wcześniej było zbudowane. Tu pan Puchalski ma rację. Niech płacą pan Puchalski, bo on tak się o nim mówi. Co ten człowiek robi? No, człowiek dobrze wychowany, gospodarz, no tak mnie w domu nauczono, że gdyby dziennikarz, nawet którego nie lubię, ale miał dowody, a są dowody, są fakty, że tam zginął człowiek, mało tego, że zginął, że według pomiarów ta ścieżka rowerowa powinna być zamknięta, to dobrze wychowany człowiek, panie Rafale Trzaskowski, dobrze wychowany człowiek w tak zwanym inteligenckim domu, co powinien zrobić? Powinien posłać i powiedzieć, dobrze, zamknijmy, zróbmy na nowo. Co on robi? On nas olewa całkowicie. To jest człowiek, który... Oni wszyscy, cały ratusz, to jest beton. Oni nie chcą słuchać naprawdę, bo pan zadał pytanie, co zrobić. My naprawdę dajemy mądre rady. Oni nas olewają, brzydko mówiąc kolokwialnie. I to boli. No to jest problem wszystkich samorządów, że prezydenci miast tak naprawdę lekceważą. Oni w ogóle nas nie słuchają. Jeszcze zwrócę uwagę na jeden fakt, że a my nie chcemy nawet pieniędzy żadnych od nich, w ogóle nie chcemy, ale po prostu niech nas, kurczę, słuchają, jak się w czymś lepiej znamy. W starszych dzielnicach właśnie, typu Praga Północ, Żoliborz, ale... te wyniki Trzaskowski ma jednak troszeczkę niższe. Widać, że tam gdzie rzeczywiście na Północ, jest to starsze pokolenie. Rodowici warszawiacy nie głosują aż tak. Raczej nie. 80% nie. No przecież nawet na Pradze Północ nie tak dawno jeszcze rządziła przecież koalicja PiSu, tak, z lokalnymi działaczami. Także jak widać, to też nie jest tak, że cała Warszawa jest za Trzaskowskim. No to nie, ale... Moje środowisko, a jestem tylko wśród warszawiaków rodowitych od pokoleń, to my, u mnie, a jest trochę... Warto zwrócić, że największe poparcie Rafał Trzaskowski ma właśnie na tych nowych dzielnicach, tak? Właśnie jakieś Bemowo, Ursynów, Tarchomin, tak. Białęka. Wilanów oczywiście. No i oczywiście Wilanów, no Ursynów, jak najbardziej. No. Właśnie, ja nie zakończyłem, bo w poprzednim 15 wspomniałem o tym Wilanowie. Tam absolutnie nie ma żadnej infrastruktury. I co więcej, absolutnie to, jak to osiedle jest zaprojektowane, jest zupełnie absurdalne. Tam nie można, tam nie ma miejsc w ogóle przy ulicy, żeby zaparkować. A przecież są normalnie punkty usługowe. Ci ludzie tam dosłownie rozjeżdżają te trawniki, bo oczywiście wszyscy normalnie są zmotoryzowani, jeżdżą w tych SUV-ach i rozjeżdżają trawniki. To miało być, blokują pasy ruchu. To miało być miasto ogród. I głosują na Trzaskowskiego. Tak? Jako Kraków z wyboru bardzo wam dziękuję za to pasmo narzekania na Warszawę. Ja zarabiam w Warszawie, a płacę podatki w królewskim mieście Krakowie, choć teraz też nas kolonizują białe kołnierzyki z Warszawy. Wszystkich od, od,
Olszańskiego. Ja wam współczuję. Daniel Echaus, Portal Warszawski. Konrad Hryszkiewicz, Telewizja w Polsce. Proszę państwa, z taką sekcją zwłok Warszawy. Zostańcie państwo z nami. Telewizja w Polsce na majówkę towarzyszyć będzie państwu nadal.